Akcja Pola Nadziei, którą co roku prowadzimy na naszym terenie, związana jest z różnymi innymi akcjami, zbiórkami, które później w ciągu roku prowadzimy. I ona zaczyna, ta dzisiejsza akcja zaczyna szereg różnych inicjatyw, zbiórek, które w ciągu roku będziemy prowadzić. Takim symbolem wyraźnym jest żonkil. Dzisiaj te żonkile sadzimy, a wiosną, kiedy one zaczynają kwitnąć tutaj na naszym terenie, po różnych parafiach, w szkołach prowadzimy różne akcje, zbiórki na rzecz naszego hospicjum, na utrzymanie, na remonty, na sprzęt medyczny, bo to wszystko służy tym ludziom, którzy w naszym hospicjum przebywają. Ta akcja jest cykliczna, bo my już od wielu lat włączamy się w tą ogólnopolską akcję. Ogólnopolska to już jest 25. Myślę, że to już tak 14-15 lat tą akcję prowadzimy. W tej akcji biorą udział dzieci, młodzież z różnych szkół, tutaj z naszych powiatów, Zamojski, Tomaszowski, Biłgorajski, Chrubieszowski. To są właśnie te powiaty, z których dzieci, młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół średnich biorą udział w tych kampaniach. Kilkanaście lat temu, jak zaczynaliśmy, to były to małe grupy, tam 30 do 50 dzieci, które przyjeżdżały. Dzisiaj mamy około 250 dzieci, także z roku na rok ta akcja budzi większe zainteresowanie, no i rozrasta się, tak jak widzimy, że coraz więcej osób chce pomagać, chce angażować się na rzecz tych osób, które potrzebują dzisiaj pomocy. Żonkil jest międzynarodowym symbolem nadziei właśnie dawanej tym ludziom nieuleczalnie chorym.